pierwszy dzień kampu i od razu pierwsze treningi. Już wszyscy chłopcy podzieleni na grupy rocznikowo. Tu mamy roczniki 9-3, 9-4. Mamy czterech chłopaków z Polski, właśnie teraz przy piłce stołowi, basket, gimbasket Wrocław. Mamy też Szarkowskiego, Zająca z tych, o teraz przy piłce. I mamy Jędrzeja Tomży, Goczałkowicz. Najmniejszy, ale jakże waleczny. Mamy drugą grupę, rocznik 9-2, 9-3. Tutaj mamy czterech zawodników, także z Polski. Tą pomarańczową piłką Iwo Byrski z Goczałkowic. Za nim z Lublina, AZS Start Lublin, Darek Lipski. Mamy także Pamuloka i Melnyka. Wszyscy nasi chłopcy tutaj promują Euro 2009, które odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Myślę, że przez te parę dni treningu pod okiem naprawdę świetnego szkoleniowca tam w tyle, ten pan prowadzi Różemberok, dziewczyny, kobiety, które z powodzeniem grają w Eurolidze. Także, że naprawdę fachowiec z bardzo wysokiej półki. Już miał także swoją drużynę w Syrii. Sześciokrotnie mistrz Słowacji, dwukrotnie zdobył Euroligę. Każdy z trenerów ma swojego pomocnika, także chłopcy są pod dobrą opieką. Myślę, że z tego kampu wyniosą jak najwięcej. W przyszłości będzie to procentować. Najstarsi chłopcy będą jeszcze mieli dzisiaj siłownię. To na razie tyle z hali MBK Różemberok z kampu na Słowacji SKM.